Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeon. O, i co jest? Gra mi trochę zlagdziała, ale tak mniejsza. No i tak, dziś spotykamy się ponownie w wyzwaniu błazna. Tak mi przykro, albo inaczej mówiąc, błazn, który zbiera całe sterty bezużytecznego wyposażenia. I tak, nie będę zbytnio przedłużał, po prostu idźmy. Musimy się tym zająć i mniejsza. Mniejsza to, co ona mówi, nie chcę mi się już tego czytać naprawdę i dobra. Magik oraz śluzak, powiedzmy szczerze, to jest super start. Zaczniemy jednak od śluzaka. Magik jest mniej wytrzymały, więc tak. W tym, co dostaniemy od śluzaka, możemy mieć większe szanse na to, że nam się uda. A póki co tak, fatalny start. Ale dobra, i tak przynajmniej to trochę obrażeń zadałem. Tak, jeśli trafisz jakakolwiek wielka wartość, chcę usunąć od razu już jednego. No. Nie pamiętam, czy nazwa chyba. Psztyczek, tak, nie puknięcie, psztyczek. Puknięcie to są te takie lepsze. Poniekąd lepsze w sumie, powinienem powiedzieć, bo w sumie to ja, no. One są jakoś szczególnie dobre. Okej, po ulepszeniu jak najbardziej, ale. Nawet nie wiem, czy będę miał okazję ulepszać, więc. Nie będę więcej tego wyrzucał, po prostu. Na ile się da, tyle tutaj zadajmy obrażeń i się przygotujmy, bo widać, że będzie mocno zatruwał. Dobra. W takim wypadku to tak, tutaj tak. I wiem, że mogłem to już wygrać, niby, ale nie pomyślałem o tym wcześniej. Czy on w sumie właśnie nie wiedział tego, bo zbyt szybko myślę. Tam w sumie za szybko działam, za wolno myślę, powinienem powiedzieć, ale dobra, mniejsza, wiecie o co chodzi. I. Ja własnym przez swoją głupotę. To było szybkie. Nie wierzę, nie. A ja powiem wam szczerze, naprawdę nie wierzę w to, jak źle mi poszło, ale okej. Wilczek i żaba. Wilczek i żaba. Zacznijmy od żaby. Wydaje się być groźniejszym oponentem ze względu na dodawanie tarcz poniekąd. Jak mi przykro. Może nie jest najoptymalniejsze, ale muszę chociaż tego jednego psztyczka, wiecie, wyrzucić od razu, więc tak. Oczywiście. To są jakieś żarty, czy co? Nie zrobię tego, naprawdę nie, jeszcze nie. Najpierw muszę mieć jakieś lepsze rzeczy, że nie będę mógł tak marnować tury. I teraz tak. Tego psztyczka mogę wyrzucić, drugiego użyję. Na razie chyba to jest dobry moment. Chociaż i tak wydaje mi się, że mogę tutaj zginąć. No, a jak mi tutaj, to jeszcze jest ten, jak mu tam. No ten pies. Wilczek. On też w sumie może mi pokonać, ale. Nie przejmujmy się tym aż tak. Okej, ukradnij szeroki miecz, ukradnij tamto, jabłko. Super. W sumie to jest jedny plus. I teraz tak, wilczek, odporność na truciznę. Tak. Mała tarcza oraz słodycze. Dwie rzeczy, których nie chciałbym usunąć. I tak. W takim wypadku musimy się tutaj skupić. I o nie, no hał hał od razu pod wyniczem. I tak, właśnie ugrzenie wilczka i hał hał, no. Hech. Tak. I dobra, w następnej rundzie może uda się aktywować wyczkę. Nie, to są żarty, prawda? Są żarty. Muszą być żarty. Oczywiście, dwie parzy z jeszcze jak na złość. Jeszcze raz. No ale tak. Damy radę. Czy licznik czasu się zasłonił
Przez voicemeter, okej, już lepiej od razu. Tak, tak, tak. Mniejsza od teksty, dobra, starczy tego. Róża albo ogrodnik. Róża, róża, zdecydowanie róża. Dolność od róży jest tak dobra. Szkoda byłoby nie brać, ale okej. Widzicie? Zadaję wrażenie na parzysty, jeszcze ciernie. Ciernie są super. Tak. Tak, i jesteśmy już otwarci, żeby ewentualnie usunąć psztyczki. Powoli. O, sytuacja prawie idealna. Okej, teraz jest ładnie. Co prawda... dostanę dwa obrażenia. Dobra, zrobimy to, czemu nie. Tak, tak, tak. Przytyczek. Jeszcze jeden, minimum 3 to nie jest taki złe, szczerze, ale... Dobra, zostawmy sobie chociaż jednego z tym minimum 3. Tak, teraz będziemy musieli chyba się pozbyć, jak to się nazywało. No. Idź powoli. Ale to nie w tej walce. Wiecie, też trzeba zadawać obrażenia, żeby wygrywać. W sumie, czemu ja gadam takie głupoty? Nie wiem, chyba jestem jakoś tak... powiedzmy nieprzygotowany mentalnie na to wszystko. Super. 8 HP. Tak. I super, dostajemy włócznie, która się przyda. Jabłko. Okej, okay. I walczymy z ogrodnikiem, od którego spróbujemy ukraść łopatę. No tak. Do widzenia mi z tym. Tak, może mogę tutaj rzucić, ale no. Tak, do widzenia mi z tym. I o, 6, bo jakby inaczej musiał dostać 6. Lecz jeden, czy chcę to robić? Nie zginę jeszcze w tej turze, więc nie. A wiecie, jeśli nie ginę w jakiejś turze, kiedy wiem, że dostaję potem level upa, to nie ma co za tym płakać. I okej, 4 obrażenia muszę zadać. Wygrana. Piękna wygrana. Okej, super, i dostajemy za tą łopatę oraz dodatkową kostkę. Przy czym najbardziej chyba cieszy mnie ta kostka, szczerze powiedziawszy. Jak? No nie. No nie, no widzicie to. Najgorzej po prostu. Uch, zapchaj dziurów. No ale trudno się mówi. Jak już na nich trafiłem, to muszę z nimi walczyć. Jedną gorszą rzeczą, którą tak naprawdę mogę zrobić, to właśnie jest... w sumie nic. Tarczy czy dwa obrażenia? Tarcza mogłaby być bezpieczniejszym wyborem, ale... zrobię w ten sposób. Tak, ty wiem, że powinienem łopaty. Ale znowu nie pomyślałem. I dobra, 6 obrażeń. Sporo, ale i tak otrzymuję 2 w zamian i... dobra, nie wiem ile to jest, więc się uleczę tym. Pchnięcie i... otoczę kolejny... łopatę, czemu nie? Wiecie, zawsze usunę z drogi, jeśli bym miał coś, co chcę wyrzucić. No chociaż dobra, tak z wyrzuceniem czegoś to teraz jeszcze... ja aż tak nie śpieszył, bo w sumie... dobra, to rzeczy chociaż... dobra, będzie to głupota, ale... teraz będzie się jednego puknięcia. No dobra, czyli tu mam nieparzystą, okej. Okay. Nie będzie to łatwo. Coś mi mówi, że naprawdę nie będzie łatwo. Ale tak, no trzymajcie kciuki. Może się uda. Dobra. I w sumie gadam głupoty. Ja. Mówię, nie będzie łatwo, tutaj patrzę, że pełne życie ginie. Naprawdę nie wiem, co jest ze mną nie tak. I to może być kwestia godziny. Teraz tak kleksa trzeba wyrzucić, cios głową. Do mnie też. Okej, okay, a sklepik co oferuje? Zniszcz kartę, jeszcze do końca. Zniszcz kartę, oczywiście. Kartę, kleks. Bo najważniejsze jest to, że właśnie jeśli nawet chodzi o takie karty tego typu czy coś, to... powiedzmy, że... SI, AI, jak zwał tak zwał. Potrafi oszukiwać i nawet jeśli ma zakrytą kostkę, to i tak dokładnie wie, co tam jest. Więc no, zawsze zrobi idealnie optymalne zagranie. To nie ukrywam, nie do końca mi się podoba, ale no. Tak, to zdecydowali, to tak będzie. I teraz tak, cios głową.
Pozbędziemy się go, i tak mamy już jedną naparzystą. Nie jest to może wielokrotnego użytku, ale no. Musimy najbardziej zbierać uniwersalne rzeczy, a nie takie. Dobra. Jak unik, to unik. Tylko najpierw słodycze. Teraz pięcie. Teraz policentrowa włócznia, więc tak. Sześć obrażeń, jeśli mnie zrani, to sam dostanie. Za dwa. To bo, co prawda tylko dwa, no ale wiecie, nadal dwa lepsze niż nic. Hej, jak pięknie, ze wszystkich rzeczy akurat... Wybaczcie. Właśnie nie, ale akurat z łopaty nie trafiło, więc idealnie. Okej, okay, pokój tak, tak i... Czy wrócą? Dobrze. Bardzo nawet dobrze bym powiedział, więc tak i... niebezpiecznie. To szczęście prawdopodobnie to i tak była jego ostatnia tura, więc... No. Śnijmy może od słodyczy. Z tą wartością, dobra i... trzy pchnięcia. Gdybym użył tego, a nie słodyczy, to bym wygrał. A tak, to stracę jeszcze trochę życia, ewentualnie... A stracę 5 życia, ale... A nie stracę... Trucizna. Okej, może to jeszcze nadrobię jakoś. Nie nadrobię. Niestety. W sumie mogłem puknięcie usunąć teraz znowu kolejne, ale czy ja potrzebuję tego? Chyba nie. Ej, tak, mnóstwo zaklęć, które nie potrzebuję i duplikacja, która będzie przyjemna. Najmniej. Dobra. W takim wypadku tutaj mamy opcję zniszcz kartę, tylko... A, one jest zatrzymane, to musimy kichacza pokonać. Dobra. Przy okazji właśnie chciałem też powiedzieć, że ona chyba... jako tako... potrzebna, ale prędzej na kolca, bo... w sumie te konkretne wartościowe rzeczy, okej, będą zapychać znacznie talię, ale nadal trzeba pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Nawet jak zapychają, to są potężne. Takie 5 obrażeń, 2 porażenia na wroga, czy tam właśnie 4 trucizny, czy coś innego, no to są naprawdę mocne rzeczy, więc... No. Aż trochę żal by było mi to właśnie tak wyrzucić całkowicie. Tutaj proszę, to są po prostu piękne rzeczy. I teraz wyjdzie na czwórkę. Wiedziałem, że tak będzie. Dobrze wiesz, że w następnej turze będę musiał użyć magicznej sztuczki. No i znowu idiota. Tutaj sztuczna inteligencja akurat mocno pokazuje, że sobie nie radzi i tak. Dobra. Ups, okej, ma same jedynki. I puknięcie. Dobra. Same jedynki, więc ponownie nic nie zrobi w tej rundzie, chyba że pomyśli i wrzuci tutaj. No oczywiście, że nie. To jest właśnie przykład, że ta sztuczna inteligencja często może być prędzej sztuczną głupotą. A to oczywiście ma swoje dobre momenty, ale... No ale tak, tutaj pokazuję idealnie przy kichaczu. Nie zawsze tyle kichałem, mam po prostu alergię na lochy. No oczywiście, alergię na lochy. Wielki pech, no i tak, kichnięcie i kolce. Najgorsze rzeczy, jakie mogą być. Ale i tak, mamy opcję niszczenia, to zaczniemy w takim wypadku od zniszczenia, w sumie kichnięcia. To jest najgorsze, co może być. Kolce mocno nieopłacalne, mocno... słabe. A tu mamy za to dobre rzeczy bardzo. Zaczniemy od kichacza jednak. Takiego kichacza od ogniemistrza. Jego, jeśli się nie mylę, dostaniemy kulę ognia. Dokładnie naparzysty z podpaleniem, no to już jest moim zdaniem... powiedzmy, kusząca rzecz, więc no. Oczywiście naparzystą, jak na złość. I jedynka. W sumie ta jedynka teraz byłaby super. Nie znam. Wybaczcie. Ale tak, trochę obrażeń, nic szczególnego. Jedynka, oczywiście, że jedynkę wykorzystam. No i kolec. Nawet nie myślę o tym. Jak widzę kolca, to musimy go od razu doprowadzić na granicę, żeby się go pozbyć czym prędzej. I okej, teraz tylko 2 obrażenia. On też dostaje za to 2. Super. Okej. Co prawda też coraz więcej z własnej winy, ale no, muszę i... zakończymy tę walkę. Usunięcie jednego kolca na starcie naprawdę jest dobrym wyborem. A teraz jeszcze dostajemy kulę ognia, które tym bardziej szło bym zapychać talię, chociaż tutaj nie wiem, czy da się nazwać zapychaniem, bo to jest naprawdę coś fajnego i przydatnego. Popchnięcie. Wartość kostki plus 1, dobra. To mogę dodać, przyda się nawet. A teraz tak, triada. Triada z Venus Flytrapem, czyli chyba mchołówką na polski. Oraz, co tam jeszcze miała? Trącą procent, no to może być dobry wybór.
Zaczynamy od kuli ognia. Mamy kolca. Usuwam puknięcie. Możemy jedno usunąć. W tej rundzie już więcej nie zrobię. W następnej mamy kolca do strzału. Ewentualnie łopaty i coś tam jeszcze fajnego. Chyba zaklęcie ogniowe nawet. Okej, mchołówka. Tak, i proszę. Dobra. I... oj, ogniowe. Albo usuwamy kolce. Dobra, poczekam jeszcze na to wszystko. To mu dobry wybór. No i cóż, kolca wyrzucimy w takim wypadku w następnej rundzie. I jak tak patrzę, to może to być ostatnia runda nawet triady. No, nawet to będzie ostatnia runda triady, tylko jeszcze raz słodyczy. No i teraz z łopaty. No i dziękuję bardzo, zwycięstwo. Level up, więc na słodyczy nawet nie trzeba było, ale i tak, super, dodatkowa kostka. I na zakończenie tego piętra, odkurzacz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać i... o nie. Patrz, zobaczyłem na czas i wiecie co? Jak sam czas mnie nie przeraził ani nic, tak powiedzmy, że zauważyłem, jakby ten twój określić, potężne znamienie zresztą. Możliwe, że nawet jak zobaczycie ten odcinek, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Nie wiem, jakim cudem mam ustawiony profil 4K. Niby to nie byłoby nic wielkiego, zazwyczaj tylko... moim drewnianym internetem oznacza to tylko tyle, że w sumie nie wiem, kiedy wrzuci się ten odcinek. Co za tym idzie, prawdopodobnie... mogą być spore opóźnienia. Przez to, że w sumie ten odcinek nie wiem, kiedy się wrzuci, to nie wiem, jak będzie z następnymi w ogóle na inne dni, bo... mogą być szczerze, to wszystko będzie na zapas. Pewnie jak nagram, to będę wyrzucał wszystko w jednym momencie i zobaczymy, kiedy się wrzuci. Ale... i obawiam się, że to może nieźle namieszać. Dobra. Okej, gdybym tej drugiej nie zrobił, to może jeszcze udałoby się coś tam więcej pomęczyć, ale tak. Dobra, dobra i... pewnie puknięcie wyrzucę, czym by nie. Okej, no i na zakończenie jeszcze z pioruna dziada. No, udało się, jest dobrze. Tak, pyłowa chmura nie jest najlepsza. Ale zostawiam zawsze dowolne zadobrzenia, wartość kostki. No i wyssanie krwi, które moim zdaniem jest super. Okej, jabłko. I możemy kupić pęknięcie, lament, który jest ciekawy, oraz zniszczenie karty. Oczywiście, że biorę zniszczenie karty. I co my tu mamy takiego do usunięcia? Te na konkretne wartości powiem szczerze, że nawet tym razem zostawię. A jeśli chodzi o samo zniszczenie, czy jest coś takiego, co naprawdę bym chciał usunąć jeszcze? A. Co zaskoczyłem samego siebie, ale wygląda na to, że nie, że już mamy w miarę w porządku tą całą talię. Proca? Kapiłowa chmura, solarusy, zakończy trujące. Ja usunąłem proce? I mam tej procy? Całej od driady? O, wow. Chyba nieświadomie ją skasowałem jakoś kiedyś coś. Dobra, no ale i tak. Może chociaż dobra puknięcie ostatnie. Nawet bez niego sobie poradzimy wystarczająco dobrze, więc tak. Co jest z tym kaszlem? Dobra, super pianek, wikliniak i rochatyniec. Pianek. Więcej kul ognia, jeszcze też dlatego będą teraz chyba śnieżki. Tak, kul ognia, śnieżki. Będę mógł trochę ich pousuwać, w sumie by tak szczerze, to te kule ognia już nie będą aż tak potrzebne. Ale dobra. Jeszcze się zobaczy co, jak, gdzie, kiedy. Oczywiście. Okej, magiczna sztuczka. I co dostaliśmy tym razem? Dobra, trochę lepiej. Tak. Okej, zdecydowanie tak. Zaklęcie tkujące, dobrze, dobrze. I kule ognia. To niech będzie mchołówka. I dobra. Podpaliłem mu trójkę, którą użyję i tak. Znaczy, się tam użył. Super. Dwie jedynki i jedna w ogniu. A, czyli w sumie jedną piątkę straciłem tylko. Nie było tak źle.
Okej. Piątkę zmienię w szóstkę. Jedynkę na wyssanie krwi i zobaczmy co dalej. No dobra. W sumie ze wszystkich chyba opcji najlepsze będzie kula ognia, bo w sumie łopata to mało go obchodzi, jeśli chodzi o osłabienie. Wiecie jak to jest po prostu. Osłabię mu jedną kulę ognia, użyję drugiej. Osłabię mu tam, jak to się nazywa. A, śnieżkę użyję drugiej. I tego typu. Więc no. Lepiej naprawdę go podpalić, bo właśnie był już na stówkę martwy. Dobra. Załatwione. Może mogłem coś niby usunąć i tak dalej, ale czy muszę się z tym męczyć? No, nie sądzę. Raczej moja talia jest wystarczająco dobra. Chociaż dobra, powinienem powiedzieć, była. Teraz to już tak kolorowo nie będzie. Mając 4 kule ognia. Okej, teraz można powiedzieć, że mam już cel usuwania. Śnieżki sobie zostawię, bo czemu nie? A łopatę użyję, czemu nie? Ponownie. Tak. I kula ognia, dobra. Okej, ewentualnie zaklęcie teleportujące, trujące mogę spróbować wyrzucić, ale to jeszcze pomyślę. Okej, wiklinowy kostur też będzie do wyrzucenia, druga mchołówka za to będzie raczej mile widziana. Okej, teraz tak, zaklęcie teleportujące, uniknij następnego ataku, nie, zostawiam, definitywnie zostawiam. Trujący też zostawiam. Czuję, czemu nie? Okej, tak. I dobra. Akurat ładnie teraz ta kula ognia idzie już na wyrzucenie, to wiecie. Zanim skończymy walkę tak całkowicie, to jeszcze właśnie... Okej, to było głupie. Właśnie teraz mamy okazję, żeby szybko pozbyć się paru rzeczy. Jak też to zrobimy? Okej, śnieżka i to jest udycze. Zostawiamy, więc może tutaj coś się uda i... A niestety. Same przedmioty, które bym chciał zostawić. Oj, czyli będziemy musieli liczyć chyba na sklepik, jeśli chodzi o usunięcie czegokolwiek. Ale co się dziwić, mam tyle tych teraz przedmiotów, że no... Ale okej, wystanie zdrowia. Usuwamy max 4. Może być, szczerze, ale nie jest takie super. Popchnięcie 2 użycia, nigdy. Duplikacja, zduplikuj dowolną kostkę, fajne, ale nie. Pyłowa chmura. A, zawsze oślepia. No dobra, ale nie. Kula ognia, podpala więcej kostek, ale nie. Nie trzeba tego, zaklęcie ogniowe, 6 obrażeń, podpal wszystkie kostki. Kuszące, ale nie, tutaj wszystkie kostki na jeden, nie. Sala luster. W sumie wiecie co, tak, sala luster. Bierzemy, na parzysto. Łatwiej będzie ją aktywować i dzięki temu może łatwiej będzie też ogólnie funkcjonować. O, jeszcze jedno ulepszenie, dobra. Mam jeszcze jakąś taką inną, uniwersalnie dobrą kartę do ulepszenia? A, nie wiem. Może. Muchówka, a nie. Jeszcze raz, nie. Zaklęcia pioruna teleportacyjne? O, nie parzyste na teleportacyjnym. Powiem szczerze, kuszące. Dobra. Ze wszystkich rzeczy lepszym teleportacyjny, zawsze łatwiej będzie unikać jakichś ataków. I okej. Z takim sprzętem chyba jestem w stanie właśnie teraz powiedzieć szczerze, że idziemy. I tak. Ogniowa. Usuwam wyklinowy kostur, póki jeszcze jest okazja. A wybaczcie to, ale naprawdę jakoś tak to mnie męczy i nic nie jestem w stanie z tym zrobić, okej. Tyłowa chmura też jest już na aut, więc super. I... co ci... A nie, dobra, nie, w sumie to było logiczne. Dobra. Teraz najgorzej w sumie. To na pewno idzie tu. Powiedzmy, że piątką się pozbędziemy chmury. Jest to może najlepsza opcja, ale tak. I teraz leczenie czy odbijanie obrażeń? Leczenie, zdecydowanie te dwa leczenia jest cenniejsze niż odbijanie obrażeń. Proferuję palisandrowa włócznia. Dobra. Jest dobrze i... A, to jest tak 5 więcej, więc bierzemy tak. Z
Sala luster nie będzie ona zbyt niepotrzebna, ale i tak bierzemy w ten sposób. Tak. Teleportacja na nieparzyste, super. To na parzyste. Wszystko to chcę zostawić, więc zrobimy może tak. I... Połówka. Wiem, hołówki, czy mi potrzebne? Powiedziałbym, że nie. Jedna spokojnie wystarczy. I okej, dwie kule ognia są następne. To w sumie jest super sytuacja. Niestety. Możemy zginąć, więc tak. O, 9 życia. Więc muszę nadal pilnować. To jest 6. To zrobimy, to będziemy mogli zadać maksymalnie... A, ile on może mi zadać? W sumie maksymalnie 8. Okej, chociaż nie 8 plus 5. Bo pH to może zadać dużo. 14 aż. Ja do tego żałował, ale zaryzykujemy. Może po prostu, wiecie, pozbywać kul ognia i tym podobnych. Dobra, ten życie, więc teraz już na pewno nie zginę. Przez to podpalenie, mogą to myśleć wcześniej. No, 8. Ale tak, mogą myśleć, że w sumie jeśli go dobrze podpalę, to nie będzie miał szans nic z tym zrobić. I tak, teraz powinien mieć level up, ale na wszelki wielki i tak jeszcze pomyślę o tym. Jakbyś tak lepiej. A, magiczna sztuczka, bo czemu nie? Śnieżka. Ja nic z tego bym nie chciał wyrzucać, ale tak słodycze weźmiemy. Z tą kulą ogniego wykończmy. Dobra. Jeśli się nie mylę, dobra, jest level up, już chyba może nie będzie. To próbuj pewnie, okej, dynka rzucka nie. Zniszcz kartę albo ulepszy kartę. Lepszenie tutaj pozwoli nam max 5 wrzucać, ale czy to jest jeszcze warte uwagi, nie wiem. Dynka rzuka 8, jedna kostka na pewno nie. Miałem jeszcze na pewno gdzieś jakieś takie warte uwagi rzeczy. Słodycze, w sumie gdzie są słodycze? 3. Parzysty i osłab. To by mogło być kuszące, ale i tak jeszcze. A palisandrowa włócznia? Przeciernie. Kuszące, ale za małe zmiany. Wiecie co? Duplikacja. Duplikacja na dowolną wartość też będzie cennym wyborem. Dobra, zgniłe jabłko, można było się spodziewać. O, to jest niebezpieczny wróg. Chyba... Ale jego zdolność to jest bardzo cenna, więc zacznijmy od tego. Bo tak, ma jedną zdolność bezużyteczną, a drugą superpotężną. To jest to superpotężne, to jest to słabe. Ale tak, zacznijmy od tego, żeby, wiecie, potem mieć może jak najwięcej okazji właśnie, żeby się pozbyć. Pozbyć, no brakuje mi słów nagle. No tego ogryska. Znam sobie jakiego ogryska, to ugryzienie robaka. Tak, naprawdę się dzisiaj plączę. Ale mniejsza. Mniejsza to po prostu. I obniż zdrowie o 1/3, tak po prostu. Wiecie, jeśli to by wskoczyło na jakiegoś bossa, to byłoby super. A, 4 na pewno tutaj, żeby uzyskać jak najwięcej zdrowia. Wrożenie też tutaj. Ten parzyste. Dobra, powiedzmy, że truciznę wyrzucę. Nie mam za dużo i to ona nie jest aż tak cenna. Czy czym potrzebuję? Nie. Magiczna sztuczka i... dobra. Lepsze to niż nic, więc okej. I teraz, dobra, z taką konfiguracją, czy coś się uda? W sumie 6 mu została niestety. Bez podpalenia, ale okej. Dobra, i tak by zostało, to było dobre zagranie. Jedna nieparzysta, ale okej. Uniknięcie. Tutaj. Tutaj. I wygraliśmy. Jej, jest dobrze. A teraz tak, ukończenie robala nie chce, zgniły rdzeń, czy jak się tam nazywa, super. I teraz idziemy na kowboja.
Jeśli kogoś zastanawia, czemu tak idę, a nie Krakena, czy innych takich, których uznaję za ogólnie bardzo groźnych, niebezpiecznych i zabójczych, to podpowiedź jest zadziwiająco prosta. On broni kowadła. Tyle. Cała tajemnica. Broni kowadła. A zastanawia mnie bardzo, co kowadło może zrobić, wiecie, ze zgniłym rdzeniem. Oj, niedobrze. Chociaż mnie głupio to użył, co nic nie dało. No, nic nie dało. Ale życie zabrał. I tak bardzo jest. Pioruna, oczywiście. Mieszka, oczywiście. Zamrożenie, oczywiście. I kula ognia, nie. Muchołówka. Ta. Dobra. Dwie szóstki. Mienione w trzy jedynki. Da, to było mocne. Dobra. Kula ognia. Oj. Będzie śnieżkę, żeby się pozbyć robala już teraz. Ja powiem wam szczerze, jestem gotów na to poświęcenie. Nie mogę mieć po prostu ukąszenie robala na przyszłość. To jest... AB. Takie jedno niestosownie ustawione ukąszenie robala może, wiecie, no... zakończyć cały przebieg. Niestety będą dwie szóstki. Na szczęście jednej uniknę, więc no nie będzie aż tak tragicznie. Niestety, ale druga za to właśnie mnie uderzy. Okej, dwa życia. Super sytuacja. Pozbywamy się dzięki żuka. To jest tak słodycze, oczywiście. Aha. I... Nie, prawie zgnił gryzek bym wyrzucił. Ale na szczęście tego nie zrobiłem. I dobra. Jak to już jest za nami, to teraz... Sześciostrzał może się przydać, chociaż nie jest aż taki dobry. Raczej się go pozbędę. Północny urok, dwie szóstki. No, kuszące. I teraz właśnie może najpierw będzie zobaczyć, jak to się zmienia w przypadku tych sześciostrzałów i tak dalej. Jeszcze. Sześciostrzał, sześć użyć. Oj, zdecydowanie nie. A w przypadku północny urok, pięć w zamian za dwie szóstki. Kuszące, ale nadal... Nie wiem, czy to jest to, co bym chciał, a tutaj... 12. 4 mniej na oczkach. Jest coś takie opłacalne, niekoniecznie. Ale powiedzmy, że północny urok za to wezmę. Za 5 zostaje 2 szóstki, no jak dla mnie warf. I to jest tak, kto jest groźniejszy, rycerka czy kraken? Wydaje mi się, że kraken, więc zacznijmy od krakena. A potem rycerka i bossu. Okej. Okay. Mam 7. 10, a za mało. Tak. Ale można powiedzieć, że w sumie duplikacja tutaj tak znaczenia nie ma. To tak. Oj, wybaczcie znowu. Tutaj sztuczka, czy możemy coś jakoś lepiej? Zawsze co dwa obrażenia zamiast jednego. Dobra. I... mapa parzysta, niestety. Sklomtwa, tak. No, co jest dzisiaj z tym kaszlem? Jest czwórka, to nie jest czwórka. Tak, zacznijmy od czegoś takiego. Oczywiście, że zadziałało. O... Nie, to było nieparzyste. Oczywiście, że zadziałało. To nie jest jedynka. Łopata oczywiście nie zadziałała. Jakby inaczej... dobre jest to zaklęcie, żeby się go pozbywać. Jak już się trafi czwórka, rzecz jasna. Okej, klątwa. A nie, chwila, klątwy też można uniknąć. O, proszę. Tego się muszę nie spodziewał. Okej. Dobra. Ja to też nie jest szóstka. Jedynka może jest, może nie. Nie, nie ma jedynki. Dobra. Cokolwiek to jest wrzucał tutaj. A. Dobra, ale dwie trójki zamiast dwie szóstki. Dla nie worth. Okej, wartość kostki plus 1, 2, 3. Topór bitewny akurat, no jak pięknie. I dobra, może te w sumie te takie specyficzną wartość mógłbym powoli usuwać, ale trzeba by na pewno. Czy to jest aż takie ważne?
W sumie dobra. Niech będzie, że to usunę. Poświęcę przymrażanie, żeby podbić się sześciostrzałowca, który moim zdaniem też. I wygraliśmy. Dobra. Super. To może się przydać, to nie jest najgorsze. To jest badziewne. A teraz papierowa rycerka. Która, co jest z góry, mogę powiedzieć, jest potężna. Jeśli chodzi o swoje umiejętności. I tak, ja bym mógł je użyć, byłoby jeszcze lepsze. Racja od Krakena nie jest może najlepsza, ale... z czasem będzie lepsza. Tak. Jestem świadom, że wyrzuciłem podwodny skowyt, o którym przed chwilą mówiłem, że jest przyzwoicie dobry. Ale, no, chciałem po prostu. Naprawdę ja to chciałem po prostu zrobić, więc tak. Zaklęcie ogniowe. Jak już mówiłem, że aut to aut z takimi. Rzeczy pokroił tylko na parzystą, jeszcze można łatwo być aktywować, ale... no i w sumie, jeśli zawsze będę raz tego używał, to zawsze będziemy to mieli tutaj. Myślałem. Ale nie, naprawdę, o tym nie pomyślałem, bo to jest takie fajne zastosowanie, można łatwo to korzystać przeciwko, powiedzmy, całej mechanice grania. Błaznem, więc tak. Tak pięknie można to zrobić. Ale ja teraz to wyrzucę, żeby sobie poszło. Na rzecz usunięcia zaklęcia pioruna. Ale tak, w walce z samym bossem, jak tylko się pojawi dominacja, postaram się, wiecie, zachować na stałe, to będzie fajne wtedy. Po prostu będę mógł dzięki temu, jak mi się dostanie jakaś sytuacja, która będzie wymagała czegoś innego, to no... bawić się tak po prostu na spokojnie. By powolne odgryzanie bossa. Teraz tak... podyczę. Dobra. A jeśli chodzi o zgniły ogryzek, nadal zostawię kamuflaż, oczywiście. Musiałem go przez przypadek użyć. Bo nie użył, to chyba teraz bym wygrał. Tak, na pewno bym już wygrał. Wiecie, nie żeby to miało wielkie znaczenie, bo w sumie i tak... po prostu to można łatwo wykorzystać. Znaczy ten, można i tak łatwo to wszystko przerobić, a... ono ma jakieś obrażenia? Trzy, nie, wiecie co? Nie, nie, nie. A, już nie mam kamuflażu. Ale i tak, mógłbym by tu zostać... nie, nie dam rady. Cokolwiek zrobię to. Trudno. Bo myślałem, wiecie, o tym, żeby pousuwać, ale... ale nie ma niestety. A przy okazji, dobra. To nie fair, to nie fair, jesteś w pani losu. Ale ona to już chyba mówiła. Kiedyś. Zresztą jak większość przeciwników. Chyba kartonowy miecz i klej przydadzą się. Dodatkowa kostka zdecydowanie. I błazen kontra... skatach. Czegoś tak... z nią jeszcze nie walczyliśmy? Na odcinkach chyba? Ale akurat wiem, kim ona jest. Jest to potężny przeciwnik. Poniekąd. Bo zawsze coś nam zrobi. Nie możliwość na bloki zamrożenia. Czyli nie można blokować kostek, ani mrozić kostek. To szkoda. Ale tak i tak sobie poradzimy. Ach, na słodkie pieszczoty wiatru. Wołania ptaków na niebie. Cóż, w obliczu braku powyższych walka może dać radę. Chyba coś źle przeczytałem, ale... dobra, mniejsza o to. O, to oczywiście od razu, to też od razu. Nie, to będzie piękniejsze. Ach, właśnie o tym mówię, no patrzcie, jak to ułatwia życie. A tutaj no, widzicie, jak to działa. Cztery kostki zamrożone. Więc cztery dynki zadają się obrażeń. No, rozumiecie już, dlaczego jest groźna. Zrobimy pierwszą sztuczkę. 5. Akurat się uda jeszcze z uniknięciem. Które... akurat na nią to jest idealna rzecz, jaka istnieje. Dosłownie lepszej rzeczy no, nie dostaniecie. Pomyślcie w ten sposób, no... unikając u niej... naprawdę blokujecie jej całą rundę. A klej od razu wyrzucę. Wiecie, im szybciej pozbędziemy się zbędnych elementów, tym szybciej wygramy. I trójka. Nie, żeby to miało znaczenie, bo i tak tego uniknę.
Chociaż dobra, chyba i tak wygramy. Wyssanie krwi za 4 oczywiście. O, za... teraz za co? 6 czy 5? Znaczy 4 w sumie idealnie. Dobra. Dominacja, no i tutaj właśnie się zaczyna to, o czym mówiłem. Może prawdopodobnie dominacji zostawimy do końca, żeby sobie po prostu tutaj powoli leżała, nie przejmując się niczym. I okej. Dobra. Ach, znowu chcą nam robić kostki. Nie dobrze. Jeszcze proszę, nie oślepienie to jest wredna rzecz, ale... Kulognia też jest wredna. I dobra, dziękuję. Zwycięstwo. 40 minut w 4K, wiecie co, ja się boję, ile to mi się naprawdę będzie wyrzucało. Ale dobra. Ech, mój mały zdrajco, to ty! Tak, to ja. Jak się czujesz po drugiej stronie koła? Całkiem nieźle. Naprawdę? Po setkach lat kręcenia kołem. Nawet ty musisz zdawać sobie sprawę, że nie wylosujesz nagrody. No dobra, idealnie nie jest, ale wiesz co? Lepiej zostać oszukanym niż oszukiwać. Cóż, przejdźmy do rzeczy. Dobra. Dobra, dawaj to. Przegraliśmy, oczywiście, jakby inaczej. No popatrz, nie wygrałeś. Cóż, w takim razie chyba... muszę chyba rozegrać kolejny rozdział. Przynajmniej wiem, że jestem po właściwej stronie. Do zobaczenia wkrótce, sługo. I tak w nieskończoność. No cóż, dosadnie to powiedziałem, ale... no, udało się. Udało się. A więc mogę już z czystym sumieniem powrócić do... złodzieja w następnym epizodzie, zobaczycie jak to wyjdzie, potem robot, wynaleźczyni, tą w sumie trójką, tylko chcę dokończyć te rozdziały, a co dalej to się już zobaczy. Ale dobra, nie będę się nad tym teraz może rozwodził, póki co zobaczmy, co dostajemy w nagrodę. Naśladowca. Ulubione jedzenie. Entliczek, pętliczek, szewon, stoliczek, na kogo wypadnie, na tego bęc. Okej. Okay. Zawód? Kij ci w oko. Czego się wstydzisz? Było tak zabawnie, że zapomniałem się śmiać. A, okej. Okay. Dlaczego jesteś w Lochach? Myślałem, że to Muzeum Lotnictwa. Te odpowiedzi wydają się takie trochę dziwne, głupie i w ogóle, ale okej. Okay. Ale dobra, nie przejmujmy się nimi ani niczym tego typu. Super, udało się. I tak, jak już mówiłem, następny epizod. Złodziej. A na obecny moment dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i... mam nadzieję, że zobaczycie ten odcinek do dnia, w którym ma się on ukazać, bo... znając moje doświadczenie, to odcinki w 4K potrafią wrzucać mi się na moim internecie kilka dni, więc tak, no... po prostu hej.